Cześć, witajcie z tej strony Kamila. Dzisiaj zapraszam Was na test moich nowości z Sephory, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką kategorią, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczniemy standardowo od podkładu. Moim podkładem to dla mnie nowość, marka Too Faced Born This Way. Jest to podkład, który jest wolny od olejów, nawilżający, długotrwały, z wodą kokosową, z różą alpejską, z kwasem hialuronowym. Co tutaj jest jeszcze więcej o nim napisane? Podkład po mistrzowsku zaciera granicę między makijażem a skórą. Krycie tak niewykrywalne, a skóra tak naturalnie nieskazitelna, że pomyślą, że tak się urodziłeś. Zobaczymy. Ma być to krycie od średniego po całkowite, pomocne krycie. Ja mam ten podkład w odcieniu porcelan. Pewnie będzie trochę dla mnie za jasny, ale już jakiś czas temu robiłam te zakupy. Wiem, że wszyscy czekacie na ten odcinek, więc już właśnie dzisiaj to następuje. Tak wygląda buteleczka. Pojemność 30 ml. I co? Patrzymy, jaką ma konsystencję i jaki kolor. O, jak na porcelan to dosyć żółty. Zwłaszcza, zobaczcie tutaj, jaka jest naklejka, a zobaczcie, jaki jest kolor. Taka formuła, dosyć wodnista, więc co, biorę gąbeczkę i lecimy z podkładem. Nałożę na jedną stronę, o, dosyć żółty, na jedną stronę twarzy, żeby po prostu zrobić porównanie. Tak wygląda jedna część twarzy. Jest ogromna różnica. Myślę, że nawet nie trzeba dodawać drugiej warstwy. I tak, o, jak spojrzycie do ręki, no to jest idealny kolor. Mimo wszystko, że porcelan to był jeden z jaśniejszych, jak nie najjaśniejszy odcień. A zobaczcie, jaki on jest ciemny. Ale zastyga. Faktycznie nie robi efektu maski. I ja nie będę dodawała drugiej warstwy, bo wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. No jest ogromna różnica. Naprawdę jest ogromna różnica. Bardzo mi się podoba ten podkład. Dobra, lecę z drugą stroną i lecimy dalej. Ok, podkład mamy nałożony, więc teraz czas na korektor. Moim korektorem to również marka Too Faced z tej samej serii. Mamy tutaj taki multifunkcyjny korektor, który może być zarówno używany jako kontur. Wiecie, można kupić też i ciemniejszy, czy jaśniejszy właśnie do podbicia konturu. Super kryjący, nawilżający, rozświetlający. Co tu jest dalej jeszcze o nim napisane? Już patrzę. Kryj, konturuj, rozświetlaj i retuszuj za pomocą tego hybrydowego korektora do makijażu o naturalnym wykończeniu. Najlepsza wielozadaniowa formuła zapewniająca nowoczesną i nawilżoną cerę gotową do fotografii. Tak jest napisane. To po angielsku, więc tak wiecie, takie tłumaczenie może się wydawać dziwne. Mój odcień to Marshmallow, czyli wydaje mi się, że będzie dużo jaśniejszy od podkładu. Wygląda bardzo podobnie jak podkład. I co, lecimy z korektorem. Jaka tu jest pojemność? 15 ml. A takie wielkie opakowanie. Tu. Tu. I resztę na powiekę. I teraz sobie to rozprowadzę gąbeczką.
Ok, korektor mamy nałożony. No i faktycznie ładnie rozjaśnia tutaj tą strefę pod okiem i jest lekko zastygający, co jest na plus. I w sumie dobrze kryje, bo to jest jedna taka warstwa, taką jaką nałożyłam, to tak już zostawiłam, nie dokładałam tutaj nic i wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Więc fajny, fajny jest ten podkład, który już zastygł całkowicie, jak i ten korektor. Podoba mi się. Teraz użyję pudru pod oczy. Dla mnie to nie jest nowość, ja już używałam ten puder, ale mi się skończył, więc kupiłam po raz kolejny, bo jest świetny i genialny, mianowicie Laura Mercier. Transparentny puder utrwalający, świetnie matuje skórę, świetnie wygładza, po prostu na przestrzeni lat ciężko znaleźć puder, który by dorównał właśnie temu z Laury. Jak będziecie mieli kiedyś okazję, to nawet kupcie sobie mniejsze opakowanie, żeby przetestować, bo to jest naprawdę geniusz. Ja mam właśnie w odcieniu transparentnym, tam jest kilka odcieni, chociaż on tak naprawdę, zobaczcie, wcale nie jest taki transparentny. Wysypuję na wieczko. O, widzicie, taki ma piaskowy kolor. Użyję ten puder pod oko i na strefę T. Taki pędzelek, nie za duży. I lecę z pudrem. No i sami zobaczcie, jak mi tutaj wyrównał tą strefę, dolinę łez. Jest genialny ten puder. Naprawdę jest genialny. I jest bardzo wydajny, więc naprawdę to opakowanie starczy na bardzo długo. Twarz mam przypudrowaną, jak widzicie, jest mocno zmatowiona, ale jest przepięknie wygładzona. Teraz na boki twarzy nałożę sobie puder z tej paletki Born This Way Turn Up The Light w odcieniu Light. Już Wam mówię, co tu jest o niej napisane. Może nie, wyciągnę z pudełka, bo jest przepiękne opakowanie. Tak wygląda. Tutaj ma dwa rozświetlacze, do których przejdziemy później, a tutaj ma taki puder Soft Focus. Więc tym pudrem bym chciała sobie przypudrować boki twarzy i powiem Wam, co jest napisane właśnie o tej paletce. Rozświetl i dodaj wielowymiarowości, elastyczności i promienności cerze dzięki tej rozświetlającej palecie stworzonej, by wydobywać wewnętrzny blask każdej karnacji. To wypiekane trio rozprasza i załamuje światło, doskonale rozświetlając każdą cerę każdej sytuacji. Więc co? Ten użyjemy. Rozświetlacze Wam pokażę później. No on jest taki lekko rozświetlający. Więc co? Duży pędzel. Ten puder. I lecę z bokiem twarzy. No i co? Jest skóra delikatnie rozświetlona. Zwłaszcza jest to widoczne tutaj na czole, ale nie jest to taki super ekstra efekt rozświetlający. Ładnie jest zagruntowana ta skóra.
No i gdzieniegdzie połyskuje, ale nie ma tutaj drobin. Ewentualnie tak troszkę delikatnie odbija światło. No nic, zobaczymy jak się sprawdzą te rozświetlacze. Teraz zrobimy sobie kontur twarzy. Dzisiaj mam dużo produktów z Too Faced. Nie wiem, jakoś tak akurat tak jakoś miałam ochotę na Too Faced. Bronzer. Tak wygląda. Natural Chocolate. Ja mam go w odcieniu Golden Cacao. Już Wam mówię, co jest napisane o tym bronzerze. Może go wyciągnę, bo on przepięknie wygląda. Aż się chce patrzeć. Przepiękne takie opakowanie z serduszkiem. Lustereczko. I sam bronzer wygląda w ten sposób. O, jaki fajny jest pod palcem, taki wydaje się aksamitny. O, dosyć ciepły odcień. Już Wam mówię. Seksowny słoneczny blask w 100%. Ten jedwabisty puder brązujący umożliwia stopniowanie efektu i pozostaje lekki na skórze. Zapewnia idealną równowagę między delikatnością i intensywnością. Formuła z naszym pudrem kakaowym nadaje cerze naturalny, opalony odcień i promienny blask. Pachnie równie pięknie, jak wygląda. Już patrzymy, jak pachnie. Uuu, faktycznie. Ładnie pachnie tak czekoladowo, jak nazwa wskazuje. Dobra, skośny pędzel i lecimy z konturem. Faktycznie jest to subtelny efekt. Ciekawe, czy można budować tą intensywność, tak jak jest tutaj o nim napisane. No, można. Podoba mi się to, że on ma wykończenie takie satynowe. Ładnie, ładnie wygląda i ładnie się wtapia w podkład. W ogóle, wiecie, w te produkty, które wcześniej nałożyłam. No, podoba mi się. Podoba mi się i mimo, że w opakowaniu wygląda na bardzo taki ciepły odcień, to wcale aż taki nie jest. I fajne jest to, że można go budować. Ok, buzię mam wykonturowaną. Bardzo mi się podoba ten bronzer. Naprawdę bardzo ładnie się wtapia w skórę i naturalnie wygląda. Super ekstra. Teraz różyk. Różyk mam z Benefitu, nowość, Kristaż. Tak wygląda. Już nie dodają do tych różyków i do tych bronzerów i do rozświetlaczy pędzelków. Tu wiadomo, małe lustereczko. Sam odcień wygląda tak. On jest z takimi, z takimi drobinkami, ale on jest intensywny. Może nie z drobinkami, ale z poświatą taką złotą. O, widzicie, tak ładnie odbija światło. Żebym ja tylko nie przesadziła. Żebym ja tylko nie przesadziła. Taki pędzelek. O tak, mocno napigmentowany. Trzeba uważać. Jest bardzo mocno napigmentowany. Tak naprawdę jedno zamoczenie i robota zrobiona, ale jest też bardzo ładnie rozświetlający. Może tak w kamerze tego nie widać i też mam dzisiaj dosyć mocno zmatowioną twarz, ale naprawdę ma takie drobinki złota. Bardzo fajny.
Bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, teraz oczywiście to, co Kamila lubi najbardziej. Wracamy do tej paletki i lecimy z rozświetlaczami. Jak wygląda? Zrobię Wam swatche. Już Wam pokazuję. Oba są podobne, aczkolwiek, dobra. Ten pierwszy ma widoczną drobinę, mocno intensywną i jest taki transparentny. To jest ten. Ten z kolei też jest, ten nie ma drobiny, on ma taflę, ale już nie jest taki transparentny. Oba piękne, nałożę jeden tu, drugi tu. Tak też zrobię. Pędzelek. I najpierw lecę z tym drobinkowym. On jest nawet taki szorstki pod palcem, pod pędzlem. Przepiękny, 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 iskrzący się, bardzo iskrzący, tylko tak jak mówię, on jest taki transparentny, wiecie, nie zrobi się z niego tafli, bardziej bym powiedziała, że taki efekt mokrej skóry. Iskrzące drobinki są wszędzie i po prostu jest przepiękny. Bardzo mi się podoba ten. Teraz biorę drugi pędzelek i lecimy z drugą. Drugim policzkiem. Również wachlarzyk. O, pomyliłam się. Pomyliłam się. Kolejny wachlarzyk. I ten odcień. O, i widzicie, i tutaj już się robi tafla. Ale jest przepiękny, żebym ja się tego nie pomyliła. Ale jest dosyć jasny. Przepiękny. Oba są przepiękne. Tylko mają inne wykończenie. Tutaj jest bardziej taki transparentny efekt mokrej skóry, a tutaj jest tafla. Przepiękny. Obydwa są przepiękne. I te paletki są, wiecie, w różnych odcieniach, w różnej kolorystyce. Kocham i uwielbiam. Bardzo mi się podobały te rozświetlacze. Ale dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o brwi, to tutaj mam nowość z Too Faced. Laminator laminujący wosk do brwi. Tak wygląda. Już wyciągnę. Wyciągnę z opakowania i powiem Wam, co tutaj jest jeszcze więcej napisane na ten temat. Takie opakowanie. Już Wam mówię, co tutaj piszą na ten temat. Przejmij kontrolę nad swoimi brwiami. Rozczesz i unieruchom uporczywe włoski za pomocą tej płynnej formuły wosku do laminowania, która dodaje objętości, tekstury i całkowitej kontroli, zapewniając puszyste, doskonale wypolerowane brwi z odpowiednią mocą utrwalenia. Zobaczymy. Zobaczymy, co to za cudo. Ten żel jest taki białawy. Ten żel, wosk, laminator. Dobra, patrzymy.
Ja to zawsze jestem sceptycznie nastawiona do takich produktów. Wydaje mi się, że one nigdy nic nie robią. Oprócz tego żelu z Benefitu, który tak na baczność stawia włoski, ale muszę przyznać, że to jest całkiem fajne. Szybko zastyga, nie ma białego nalotu i faktycznie ujarzmia te włoski. No, podoba mi się. Nie spodziewałam się, naprawdę. Brwi się ładnie utrwaliły, są sztywne. I co mi się podoba, to to, że są tak ładnie wyczesane. Bardzo fajny jest ten laminator, bardzo mi się podoba. Dobra, przechodzimy do makijażu oczu. Mam tutaj paletkę również z Too Faced Better Than Chocolate. Wygląda w ten sposób. Co? Zrobimy sobie jakiś makijażyk. Skośny płaski pędzelek. I myślę, że zaczniemy od tego odcienia. Wyrysuję sobie kształt powieki. Pachnie przepięknie czekoladą. Dodatkowy plus. Robię sobie taką kreseczkę, będę to potem rozcierać. Ok, teraz mniejszy pędzel, taką kuleczkę, ten sam cień, o ten i teraz to rozcieram, kierując się ku wewnętrznej powiece. Ok, teraz wezmę kolejny pędzelek, jakiś taki nie za duży, trochę płaski, trochę puchaty i kolejny cień, którego użyję, te są takie podobne, ale ten jest bardziej chłodny, więc wezmę ten cień i będę sobie tutaj dalej to rozcierać i łączyć z tym ciemniejszym brązikiem. Super się łączą ze sobą te cienie, naprawdę. Ja bardzo lubię jakość tutaj jest. Kolejny pędzel. Nie za duży. I myślę, że użyję tego cienia. To jest taki brudny róż. Nałożę go wewnętrzny,
wewnętrzną część powieki. Ok, teraz wezmę płaski pędzelek, może być taki skośny, nie mam innego, i nałożymy ten błysk, ten ni to biały, ni to srebrny, tak wygląda, lecimy z wewnętrznym kącikiem. Zły pędzel. O, mam płaski. Płaski, taki typowo płaski pędzel do błysków, bo tamten jakoś mi tak źle szło. O, teraz się lepiej nabiera. Tak, to jest taki biały błysk. Bardzo ładny swoją drogą. O, bardzo ładnie się to oko rozjaśniło, tak otworzyło. Wezmę puchaty pędzel, najjaśniejszy cień z paletki. Wydaje mi się, że to ten. I wszystko sobie to tutaj u góry rozetrę, właśnie tym cieniem. Dobra, i teraz nałożymy sobie błysk. Myślę, że będzie to ten odcień na górną powiekę. O, bardzo ładnie. A na dolną zaszalejemy i nałożymy ten błyszczący fiolecik. Płaski pędzel. I na całą dolną powiekę ląduje fiolet. Przepiękny kolor. Myślę, że klejony na klej do brokatu byłby jeszcze intensywniejszy. Ale mimo wszystko one są tak plastyczne, tak plastyczne i tak mięciutkie te błyski, że naprawdę praca z nimi jest genialna. Naprawdę ten fiolet jest przepiękny. Teraz wytuszuję sobie rzęsy. Co prawda maskary żadnej nie kupowałam. Ja nie jestem zwolenniczką kupowania drogich tuszów do rzęs, no chyba, że dostanę jakąś miniaturkę, albo kupię, albo gdzieś, wiecie, wylosuję w kalendarzu adwentowym, bo dla mnie to jest strata pieniędzy. Jeżeli jakiś tusz właśnie z takich miniaturek czy próbek mnie mile zaskoczy, także wiecie, wow, no to w ten czas mogę sobie kupić, ale uważam, że drogeryjne maskary
świetnie dają sobie radę. Więc dzisiaj użyję miniaturki z Kat Von D, którą właśnie dostałam przy kupnie tych produktów. Jest to maskara dodająca objętości. Tak wygląda. Taka szczota. I co? Próbujemy sobie wytuszować rzęski. Rzęsy dwukrotnie wytuszowane. No i co? Całkiem fajna ta maskara. Chociaż nie zapowiadała się dobrze, bo widzicie, ta szczoteczka to taka jest. Tak wygląda, jakby była posklejana, ale ona po prostu taka jest. No spoko. Może być. Kat Von D. Dobra. Teraz usteczka. Również Too Faced pomadka Cacao Bold. Cacao Bold w odcieniu Chocolate Strawberry. Tak wygląda. Tu jest na magnesik. Tutaj ma serduszko. Och, pachnie czekoladowo. Aż szkoda jej używać. Wytrę sobie usteczka, bo mam tutaj błyszczyk. I lecimy z pomadką. Bardzo mi się podoba odcień tej pomadki. Jest przepiękny. Bardzo mi się podoba. Ma dobry pigment. Szybciutko się nią maluje usta. Nie klei się. Nie jest to taka typowo matowa pomadka. Bardziej taka satynowa. Ale jest bardzo komfortowa. Podoba mi się naprawdę. Naprawdę mi się podoba. Dobra. Teraz na koniec użyjemy mgiełki utrwalającej makijaż z Benefitu. Ma utrwalać makijaż do 16 godzin i ma niwelować widoczność porów. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak wygląda. O, jak się otworzy, to jeszcze trzeba otworzyć tutaj. Atomizer. I co? Lecimy. Ładnie pachnie, delikatnie, ale co mi się podoba, jest świetny strumień, taki delikatny, wiecie, jakby taka bryza morska. Super, naprawdę, bardzo mi się podoba. Nie ma takiego ostrego strumienia, czego ja osobiście nie lubię. Ok, tak wygląda mój skończony makijaż. Ja mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał i był przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba. A my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć!